zasadniczej części. Myśmy sobie tu porozmawiali, powiedzieliśmy Państwu, jakie są komórki, co z nich można robić, czego nie można. I teraz jakie Państwo mają pytania, wątpliwości? Chciałabym lepiej zrozumieć ten proces odmładzania. Czy dobrze pojęłam, że te geny są wbudowywane do komórki? Nie, idea jest taka, żeby... Czy one dostają się do komórki macierzystej? Cemyk jest onkogenem, protoonkogenem. Tak, cemyk jest onkogenem, jak słusznie pani zauważyła. Onkogen to jest gen, którego produkt stymuluje podziały komórkowe. I kojarzy się z onkogenezą, z nowotworzeniem, głównie dlatego, że te geny są bardzo, bardzo aktywne w komórkach nowotworowych. Cemyk w tym, co tu widać na ekranie, był użyty dlatego, żeby komórki, które się normalnie nie dzielą, zastymulować do podziałów. Obecnie tego cemyk się już nie używa. To jest praca, tu pokazałam 2006, to jest schemat z pierwszej pracy, sprzed kilku dobrych lat. Idea jest taka, obecnie techniki, które się wykorzystuje, są takie, żeby te geny nie wbudowywały się do genomu komórki, żeby pozostawały gdzieś w cytoplazmie, na jakichś nośnikach, produkowały białka, stymulowały przekształcenie w komórkę pluripotentną i tyle. I żeby sobie poszły najchętniej później. Więc nie. Jeśli mogę jeszcze coś dodać, bo tu ja jestem entuzjastą zupełnie tych doświadczeń, dlatego że muszę to powiedzieć jeszcze troszkę. Otóż w ogóle bardzo ciekawa jest historia tego odkrycia. Mianowicie badacze, którzy zaczęli te doświadczenia, zastosowali rozumowanie, które wydaje mi się teraz jest bardzo istotne dalej, jeśli chodzi o rolę tych komórek zarodkowych, komórek macierzystych, tych, tak jak o którym Państwu mówiłem, tych pobranych z zarodka, które hodujemy in vitro. Dlatego, że one stanowią niejako, można powiedzieć, taki złoty standard komórki pluripotentnej. I to jest takie bardzo konkretne, dlatego że te komórki bierzemy, te komórki prawdziwe, pluripotentne, zarodka, które są w stanie zrobić wszystko w organizmie i patrzymy, jaki jest ich profil ekspresji genów. I teraz sposób rozumowania jest taki, że czy jeżeli podobny profil ekspresji genów uda nam się wywołać w jakiejś innej komórce zróżnicowanej, to czy ona nie wróci do tego stanu pluripotencji. Takie właśnie było rozumowanie autorów tej pracy, którą się ciągle zachwycam. I oni wytypowali, o ile pamiętam, 20 takich genów, które są... 26 genów, które gają ekspresji w takich właśnie pluripotentnych komórkach. Wszystkie je na plazmidach, czyli na takich fragmentach DNA wprowadzili do komórek fibroblastów. I one się odróżnicowały. Przeszły stan pluripotencji. No to teraz odejmujmy po jednym te geny i zobaczmy, jaki zestaw zapewnia... Odejmujmy głównie dlatego, że to doświadczenie jest niewykonalne dla przeciętnego eksperymentatora, żeby 26 genów... Komórek transformowanych 20 kilkoma genami jest to w ogóle szaleństwo, no ale właśnie od tego zaczynamy, potem odejmujemy te geny i sprawdzamy. Ujęliśmy tę cegiełkę, dalej mają charakter pluripotentny. Ujęliśmy następną, mają dalej. W końcu dochodzimy do takiego małego zestawu 4 genów. Co więcej, potem się okazało, co właśnie pani profesor to jeszcze też mówiła, że one nie muszą być w tych komórkach, na które działamy, aktywne cały czas. One mają w postaci takiego pulsu zadziałać w tej komórce, która jest zróżnicowana. Ten puls, pojawienie się produktów tych genów sprawia, że ekspresja własnych genów tej komórki przestawia się na inne tory i przyjmuje charakter pluripotentny. Tak, ja tylko dodam jeszcze tu łyżkę dziegciu, zanim poproszę o drugie pytanie. Wydajność tej procedury jest niższa niż ile? Tak, tak, bardzo proszę. Tylko jaka jest wydajność procedury? Mniej niż 0,01% czy mniej niż 0,1%? Nie, to jest... Obecnie. Parę procent. Dobrze. Pan profesor Pojda chciałby skomentować. Proszę Państwa, ja się zgadzam z tym wszystkim, co jest głosami podziwu dotyczącym odkrycia komórek indukowanych i ich możliwości. Natomiast z praktycznego punktu widzenia to, co jest ciekawe, nie zawsze jest wygodniejsze, dlatego że komórka indukowana jest cofnięta tak daleko, że trzeba wielu procesów, wielu systemów regulacyjnych, które musimy wdrożyć, żeby ona z jednej strony wytworzyła to, co chcemy uzyskać, a z drugiej strony nie wytworzyła czegoś, czego nie potrzebujemy, czy nie chcemy. I to jest mniej więcej tak, że więcej satysfakcji, jakby ktoś chciał mieć śrubkę do czegoś, to jest znalezienie rudy żelaza, przetopienie tej rudy, zrobienie z tego kawałka żelaza, potem wytoczenie śrubki, ale praktycznie czasem lepiej iść do sklepu. W związku z czym, jeżeli potrzebujemy wytworzyć jakąś tkankę, której
komórkę już w miarę przygotowaną do tego możemy pozyskać, to od komórki indukowanej może być znacznie dalej do efektu i pacjent może tego już na przykład nie doczekać, jeśli sprawa jest pilna. Dziękuję. Tak, absolutnie zgadzam się. Kolejne pytania, bardzo proszę. Ja się chciałem zapytać, czy jeżeli przyjmiemy, że te IPS-y mogą być, rozumiem, że tego się jeszcze nie umiemy zrobić, mogą być lekiem dla człowieka na coś chorego. Pobieramy jego fibroblasty, wprowadzamy na przykład te cztery geny i otrzymujemy IPS-y. To one dalej mają ten defekt genetyczny, który tę chorobę wywołał, czyli jeszcze trzeba by naprawić. Znaczy, jak to dalej rozumieć? Pani Kotulska odpowie, a ja może znajdę taki slajd w międzyczasie w innej prezentacji, który to... Są trzy aspekty tej sprawy. Pierwszy to jest taki, że niekoniecznie musimy w ten sposób leczyć chorobę, która ma podłoże genetyczne. To może być coś, co jest nabyte i w związku z tym zastosowanie komórki odróżnicowanej naprawi sytuację bez konieczności modyfikacji samej istoty komórki. To jest pierwsza sytuacja. To najlepszym przykładem jest na przykład duży ubytek skóry czy duży ubytek innych tkanek w wyniku czy to samej choroby, czy to prób leczenia, to co pan profesor wspomniał o ubytkach kostnych, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mamy do czynienia z chorobą genetycznie uwarunkowaną, to może być tak, że będziemy w stanie zmodyfikować tę komórkę jeszcze w drugi sposób, naprawiając jej ten uszkodzony oczywiście w cudzysłowie gen. Schematik może szybko... Dokładnie, więc tutaj na ekranie wyświetliłam Państwu przykład wyleczenia myszy. 2006 czy 2007 rok, z anemii sierpowatej. To oczywiście była mysz zmodyfikowana genetycznie, która chorowała na anemię sierpowatą, czyli nie produkowała prawidłowej formy hemoglobiny. Tak wyglądają sierpowate krwinki. I teraz co zrobiono? 2007 to jest grupa absolutnego geniusza w biologii rozwoju Rudolfa Jenisza z MIT, z Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Oni tej myszy pobrali fibroblasty z ogona, uzyskali z nich komórki IPS, czyli te indukowane pluripotentne, nareperowali defekt, czyli wymienili popsuty gen na prawidłowy gen. Te komórki różnicowali in vitro, uzyskali z nich komórki krwiotwórcze, szczepili do ogona, do żyły ogonowej tej samej myszy i mysz została niecałkowicie wyleczona, bo jeden popsuty allel genu miała, ale mysz została powiedzmy dobrze wyleczona. Jej było lepiej. Produkowała normalne krwinki. Także myszy świetnie. Czy ludzie? Jeżeli będziemy, oczywiście umieli je różnicować, tak jak chcę. Z ludźmi to jest na razie problem. Na razie ta metoda u ludzi terapeutycznie stosowana nie była. Na razie jest to fantastyczne narzędzie badawcze. Fantastyczne, dlatego że daje nam możliwość śledzenia wielu różnych procesów fizjologicznych i patologicznych, które się wśród nas zdarzają. Tak, tu jeszcze przerwę pani Kotulskiej, jak zwykle. Już pierwsza praca, która się ukazała w 2008 roku, publikowana w Cell, też z amerykańskiej grupy. Ani proszę zobaczyć, pani doktor Kotulska wspominała o swojej ulubionej, w cudzysłowie, chorobie, ale oni wyizolowali IPS-y. W tej jednej pracy w Cell opublikowano wyniki badań izolowania komórek od takich chorych na takie schorzenia to wymienione. Tak, i spośród tych wszystkich wymienionych ta pierwsza, czyli ciężki i wrodzony niedobór odporności, tak zwany SIT, jest jedyna choroba spośród tych wszystkich, gdzie próbuje się terapeutycznie IPS-y stosować. Takie badanie zostało przez FDA zaaprobowane. Wyników jeszcze nie znamy, ale to potencjalnie może być trochę bardziej jednak wydajniejsza metoda niż powtarzane przeszczepy modyfikowanych genetycznie komórek szpiku. Tak. No i tutaj oczywiście ja zgadzam się z profesorem Pojdą, że łatwiej pójść do sklepu, kupić śrubkę, ale tych mezenchymatycznych komórek nie bardzo jeszcze mamy metody, żeby je naprawiać, jeżeli mają defekt genetyczny, prawda? Więc tu w tym aspekcie badań to jednak ciągle te nadzieje są bardziej, tak powiem kolokwialnie, pokładane w pluripotentnych komórkach niż już w tych, które możemy wykorzystać na przykład do odbudowy kości, chrząstki, czy może będziemy mogli, mam nadzieję, wkrótce. No, czy mięśni. Tak, czy mięśni, tak. Mhm. Więcej pytań? Ja chciałabym zapytać, jaka jest szansa dla osób niewidomych od urodzenia, które mają zanik nerwu, czy uszkodzony nerw nieczynny, że komórki, słyszałam właśnie, że komórki macierzyste mogą
być takim źródłem stworzenia tego nerwu, żeby osoby takie, w takiej sytuacji mogły widzieć. I chciałam zapytać, jaka jest na to szansa. Dziękuję. No to może ja odpowiem. Pytanie, tak. To jest trudne pytanie, ale w przypadku nerwu wzrokowego, który nie jest nerwem, bo nerwy obwodowe to one się regenerują, natomiast nerw wzrokowy nie jest nerwem. To jest droga, to jest tak naprawdę pęczek włókien ośrodkowego układu nerwowego, więc on rzeczywiście spontanicznych zdolności do regeneracji nie ma. Przeszkadza mu w tym środowisko ośrodkowego układu nerwowego, które skutecznie blokuje wszelkie próby naprawy. Ale to jednocześnie jest taki szlak nerwowy, który jest stosunkowo łatwy do badania w modelach eksperymentalnych, dlatego że ma jasną, określoną funkcję. My w tej chwili, ale badacze w wielu różnych ośrodkach są w stanie w modelach zwierzęcych, czy to szczurach, czy myszach, po mechanicznym uszkodzeniu nerwu wzrokowego wywołać jego regenerację. Czy to zmieniając to środowisko, które przeszkadza regeneracji, czy to modyfikując komórki zwojowe siatkówki genetycznie, ale niestety jak na razie nie skutkuje to poprawą funkcji. Te włókna odrastają, ale nie podejmują funkcji. Więc próby takie są oczywiście robione i są również z zastosowaniem różnych typów komórek macierzystych, ale jak na razie wyniki nie są tak zadowalające, jakbyśmy chcieli. Ale oczywiście takie badania trwają. Ja mam bardzo podobne pytanie do pani o cukrzycę typu pierwszego, ponieważ to jest mały procent dzieci na to choruje, bo to przeważnie dzieci, a podobno jest to rzecz, która bardzo budzi wielkie nadzieje w tej chwili, te właśnie komórki macierzyste, bo podobno jest to łatwe do zrobienia, tak mi ktoś powiedział. No. Tak, no łatwe to jest zawsze bardzo subiektywne określenie, czy coś jest łatwe do zrobienia. Gdyby było łatwe do zrobienia, zapewne ta terapia byłaby już dostępna, więc obawiam się, że nie jest to łatwe do zrobienia. Ja osobiście nie wiem nic na temat, nic w wielkich szczegółach na temat uzyskiwania, powiedzmy, sztucznie wysepek trzustkowych, czy przeszczepiania ich z komórek pluripotencjalnych. Nie wiem, Zygmuncie, czy ty masz jakąś... Znaczy, wyniki są, leczenia mikrofon. U ludzi nie ma. Powiedz to do mikrofonu, proszę. Znaczy tak, już wytworzyć takie wysepki można i one, no, można wykazać, że one są funkcjonalne, natomiast metody leczenia, która byłaby rutynowo skuteczna, prawdopodobnie nie ma. Tu jest jeszcze jeden aspekt. My mówimy o odnowie, naprawie tego, co zanika, tego, co degeneruje. Tylko czasami, tak jak we wszystkich chorobach o podłożu immunologicznym z autoagresji, gdzie jest czynnik w organizmie, który niszczy jakąś tkankę, to wytworzenie tej tkanki nam nic nie da, bo jak ją zrobimy tak dokładnie, że przypomina tę zniszczoną, to zostanie znowu zniszczona. Także praktycznie czasami choroby, gdzie zanika jakiś fragment tkanki czy narządu, to dotyczy i powiedzmy i tej odmiany cukrzycy i dotyczy różnych chorób degeneracyjnych. To nie jest to, że budulec tego, co zostało uszkodzone, jest zły, tylko że istnieje czynnik typu działania układu odpornościowego, lokalnego unaczynienia, czy jakichś tam jeszcze innych niezwiązanych z tą tkanką, którą mielibyśmy naprawiać, cech, która tę tkankę albo inaktywuje, albo niszczy. W związku z czym myślenie tylko w kategorii jest choroba, coś nam tam zanikło, uszkodziło się, musimy to zrobić, jest czasami błędem, dlatego że my musimy pytać, dlaczego to zanikło. No jeżeli to jest osoba po oparzeniu czy wypadku komunikacyjnym, no to wiadomo, że ten czynnik, który spowodował uszkodzenie tkanek, nie wróci, ale jeśli to jest przeciwciało wytwarzane przez własny układ odpornościowy, które przez pomyłkę niszczy nam daną strukturę, to w ten czas, jeżeli wytworzymy strukturę, nie myśląc o etiologii choroby, to zostanie ona tak samo zniszczona jak ta pierwotna. Dziękuję.
ciągle do tej listy tutaj chorób podanych, z których uzyskiwano IPS-y. Najbardziej mnie zainteresował zespół Downa, dlatego że przecież to jest trisomia, prawda, chromosomowa. Tutaj nie ma jednego źródła, jakiegoś niedoboru jednego hormonu czy coś, prawda, z którego wynika jakaś tam, prawda, zmiana chorobowa. Tutaj jest przecież cały zespół genów, więc jaki byłby sens w tym przypadku? Sens, no, można sobie wyobrazić, że możemy postarać się opracować metodę, która obniży poziom eksprymowanych genów albo je wyciszy. Naprawdę jest wiele podejść do tego typu badań. Trisomia tak, ale być może udałoby nam się in vitro sprawić, że główne produkty, które wpływają na fenotyp chorych z zespołem Downa, można wyciszyć ich ekspresję albo obniżyć ich poziom w komórce. Dlaczego nie? No właściwie nie ma, są rzeczy niemożliwe ciągle jeszcze, ale takie pytania i takie cele należy sobie chyba wyznaczać. Czy nadmiar jednego chromosomu, oczywiście, że jest to większy problem niż niedobór jednego genu, prawda? Ale komórki uzyskano i tak jak powiedziała pani doktor Kotulska, to jest lista z pierwszej pracy, tych komórek jest dużo, dużo więcej. One zresztą, nie wiem czy o tym wspominaliśmy, chyba nie, one także są jednym z zadań tych komórek. Mogłoby być wykorzystanie ich w analizach toksykologicznych, na przykład uzyskać komórki z pacjenta chorego na coś, któremu będziemy podawać jakiś lek, ale sprawdzimy najpierw, czy te komórki, w tym przypadku to było, dotyczyło komórek budujących mięsień sercowy, kardiomiocyty, czy one będą reagowały na dany lek tak, jak powinny. Więc zastosowań tych komórek jest naprawdę multum. Być może nie sama terapia jeszcze, ale te badania podstawowe, które doprowadzą nas być może do zrozumienia, lepszego zrozumienia powstawania choroby, mogą nas doprowadzić do opracowania terapii tej choroby. Na różnych poziomach, nie wiem, ekspresji genów, białka, aktywności enzymów. To jest wiele drzwi, które ciągle są trochę uchylone, ale ciągle pozostają zamknięte. Czy ja może dopowiedział jeszcze do tej odpowiedzi, chociaż to już właściwie pani profesor częściowo powiedziała, odpowiadając na pani pytanie. Bo tam ta tabela przedstawia nam komórki IPS uzyskane od takich pacjentów. Co oczywiście nie jest założeniem, że jakąś prostą manipulacją na komórkach IPS uzyskanych od pacjenta z zespołem Downa. No i właśnie, ja nawet nie bardzo sobie wyobrażam, jak można by to tak naprawdę w całym organizmie naprawić, ale jednocześnie proszę pamiętać, że to jest druga, a może nawet powiedziałbym, że nawet pierwsza rola ważna tego typu komórek. Otóż one są właśnie modelami tych chorób. Dlatego, że w ten sposób uzyskując komórki IPS, czyli komórki, które przypominam, możemy trzymać w hodowli, możemy je proliferować bez końca, możemy je poddawać różnego rodzaju manipulacje. Mamy komórki, które jednocześnie mają genotyp taki, jak te komórki, jak w człowieku, który ma zespół Downa. W związku z tym teraz na przykład możemy dobrze przyjrzeć się tak naprawdę, na czym polega ten zespół, jak jest patologia. Tak, oczywiście nie w całym efekt, organizmie, prawda? Ale to jest jakaś droga myślenia o tym, że mamy teraz komórki w hodowli, które komórki są, w cudzysłowie powiem, downowskimi. I teraz zobaczmy, na przykład przyjrzyjmy się profilowi ekspresji genów, bo mówimy, że to jest trisomia. Okej, dobrze. A teraz no co z tego wynika? Jaka jest konsekwencja tego, że pacjent jest trisomiczny, jeśli chodzi o ten określony chromosom? Jak to wpływa na funkcję komórki, co się potem odbija na właśnie powstanie tego zespołu, który znamy? I teraz pytanie, w sumie możemy zredukować się właśnie do tego pytania o to, co się dzieje, jeśli chodzi o metabolizm tej komórki. Na przykład jakie geny ulegają tam ekspresji i porównać to z komórką normalną, komórką, która nie jest ubrana pacjenta zespołu Downa. Także to jest to znakomity model. I to moim zdaniem jest nawet chyba ważniejsze i bardziej, przynajmniej bezpośrednio najważniejsze zastosowanie tego rodzaju komórek, że stwarzają możliwości. To jest zastosowanie, które możemy mieć już, teraz, natychmiast, nie czekając na opracowanie terapii. Tak, bardzo proszę. Znaczy tak, to o czym tu pan profesor mówił, to jeszcze są inne zastosowania, równie ważne, o których już nie mamy czasu mówić, jak chociażby badanie nie podejść terapeutycznych generalnie, ale konkretnych leków, gdzie możemy sobie stworzyć model tkanki, którą trzeba traktować jakimś lekiem bez uszkadzenia pacjenta. Natomiast tak, tutaj jeśli chodzi o duże wady genetyczne, rzeczywiście na tym etapie trudno podmienić wszystkie komórki na dobre, ale czasami można chodzić na skróty. No, przykładem jest to, co jest już robione klinicznie w tych ciężkich niedoborach odpornościowych, gdzie mamy niedobór tylko jednego enzymu, ADA. I w ten czas
pierwsza metoda idealna, ale niemożliwa byłaby zmienić człowieka tak, żeby gen produkujący ten enzym, którego nie ma, został uruchomiony. To jest niemożliwe. W związku z czym metoda najprostsza jest taka, żeby ten enzym nabrać wstrzykawkę i wstrzykiwać mu co jakiś czas i tak będzie taka huśtawka jak z insuliną i jakoś tam będzie funkcjonował i to robiono. Następna metoda to jest taka, że jeżeli używamy komórek w ogóle, to wcale nie musimy genu, który zmusi je do produkcji tego enzymu, wprowadzić do wszystkich komórek, wystarczy do niektórych, a jeżeli już robimy to wcale to nie muszą być komórki, które u zdrowego człowieka wydzielają ten enzym, to mogą być na przykład komórki mięśni czy jakiekolwiek, których jest dużo i które są stabilne. Jeżeli zrobimy to z komórką macierzystą, to ona będzie dostarczała tego brakującego czynnika, ale jest pytanie, czy jej liczba nie będzie się wahała tak, że tego będzie na przykład za dużo. W związku z czym czasami naprawa, leczenie choroby poprzez naprawę zdefektowanej funkcji nie musi być odtworzeniem tego, jak wygląda to u zdrowego, tylko zrobieniem jakichś takich skrótów. No tak jak elektryk, nie mogąc naprawić jakiegoś systemu elektrycznego czy elektronicznego, to weźmie kilka drutów i połączy na krzyż to, czego normalnie projektant nie zaplanował, ale co działa. Więc u człowieka to samo, jeżeli inne komórki niż w naturze zmusimy do tego, żeby uzupełniały na przykład brakujące produkty, których nie ma, to czasami człowiek będzie funkcjonował, aczkolwiek będzie niepowtarzalny, dlatego że w naturze taki model nie istnieje, więc on będzie już unikalny na skalę światową w ten czas, ale zdrowy. Dziękuję. Myślę, że mamy czas jeszcze co najmniej na jedno pytanie pewnie. I pan, który już dzisiaj tego pana widziałam, więc już był na jednym wykładzie pan. Znaczy tak ja chciałem, bo pani wtedy powiedziała, żebym na tej debacie zadał jeszcze raz to pytanie o komórki, nad którymi badania prowadzi profesor Ratajczak, czyli komórki ze szpiku kostnego, które podobno są pluripotentne. Te komórki są tak, no to może bez opojda, bo a on jeszcze jest... będę miał potem drugie pytanie, zadam je może za chwilę od razu. Panie profesorze. Dla mnie to jest kłopotliwe pytanie, dlatego że ja jestem zaprzyjaźniony z profesorem Ratajczakiem i byłem bliskim kibicem od koncepcji żarty żartami, ale po prostu no ja opowiadał to na etapie, kiedy dopiero zamierzał szukać tych komórek, kiedy realizował koncepcję, kiedy je uzyskiwał, nawet powiedzmy, no korzystał troszkę z... Słów, co to za komórki? Nie, powiedz bardzo krótko. Koncepcja taka i jego, i kilku innych, którzy to wspierali i wspierają, jest taka, że natura wytworzyła komórki, które są zapasowym depozytem, który nie może być na bieżąco użyty i brać udział w tym, co się dzieje w czasie wzrostu, rozwoju organizmu. I to były nawet nazwane no, komórki sporowe, bo tu zarodnikowe byłoby powiedzmy zbyt bliskie zarodka. I miały przypominać spory bakteryjne, czyli gęsto upakowana, nieaktywna informacja genetyczna w postaci takiego jądra komórkowego, jakie spotykamy czasami właśnie na etapie płodowym, czyli ta chromatyna jest gęsto upakowana, bezpostaciowa, ale nie chcę podpadać wam. Tak, już może nie kontynuuj tej upakowanej. No w każdym razie to jest komórka niejako zasuszona, zakonserwowana, którą można w stanie zagrożenia uruchomić. No i w tej chwili są próby tego uruchamiania tych komórek. Ja myślę, że jest to bardzo ciekawe, ale ja bym się nie odważył prognozować, co będzie dalej, dlatego że no to wszystko jest w działaniu, w akcji. Znaczy to są na pewno interesujące komórki, aczkolwiek one akurat mają tę chromatynę bardzo rozproszoną, niegęstą. Natomiast
natomiast nic nie jest w życiu proste. One nie są pluripotentne. One nie chcą, one się bardzo źle hodują in vitro. Kiedy się je przeszczepi od razu po izolacji, tak, zasiedlają tkanki, różnicują, ale one mają wiele różnych problemów i profesor Ratajczak jest ich absolutnie świadomy, myślę. No ale to tutaj pokazałam Państwu taki slajd z innej mojej prezentacji, że Martin Evans uważa, że ES-y będą w życiu takim rutynowym w 2050 roku. Ja wierzę, że wisele też jeszcze wypłyną w takiej funkcjonalnej formie. Na razie to jest wszystko etap badań. I te badania należy prowadzić i one są prowadzone z dużym nakładem wysiłków i kosztów, a ponieważ koszty są duże, to zakładam, że wyniki też będą spektakularne. Tego my nie mówimy, ale proszę Państwa, niestety to w każdej nauce jest tak, że im większe są nakłady, tym lepszy jest wynik, bo wszystko jest potwornie teraz kosztowne, wszystko jest bardzo drogie. I żebyśmy mogli zrobić te komórki, koleżanka Kotulska, żeby mogła robić IPS-y, to niestety musi mieć na to pieniądze. Tutaj obywatele dla nauki się znowu kłaniają. A drugie pytanie, które chciałem zadać dotyczy... Ostatnie, bo musimy już kończyć. Dotyczy roli proteomiki w różnicowaniu komórek, bo tu ciągle mówimy o genach, a z tego... Proteomika nie odgrywa żadnej roli w różnicowaniu, białka odgrywają, więc... No więc właśnie, bo czytałem, że można wykorzystywać ECM, czyli macierz poza komórką, właśnie jakby do stymulacji czy też komórek, czy organizmu w regeneracji. Tak, zawsze, każde. Wszystkie, pamiętajcie Państwo, że w naszym organizmie każda komórka, czy to macierzysta, czy nie macierzysta, otoczona jest przez środowisko. Na przykład w tkance kostnej jest więcej tego środowiska, w innych tkankach mniej i to środowisko oddziałuje na komórki. Oczywiście, tak, wszystko co jest wydzielane, co znajduje się na zewnątrz komórki, stymuluje te komórki. Każda komórka na swojej powierzchni ma tak zwane receptory, łapki, które wyłapują sygnały ze środowiska. Jeżeli sygnały są, te komórki my możemy zarodkowe macierzyste czy IPS utrzymywać w hodowli w stanie niezróżnicowanym, tylko dlatego, że my do pożywki dodajemy odpowiedni sygnał, który blokuje ich różnicowanie. I to tak, oczywiście, to jest podstawa. Tak, ale to jest taka wiedza bardzo podstawowa. Tak, każda komórka tak działa. Odbiera sygnały i sama wysyła sygnały. Państwa, no organizm to jest dyktatura i jak się z tego robi demokracja, to są nowotwory, a dyktatura polega na tym, że każdy musi słuchać, każda komórka słucha poleceń, nawet jeżeli one każą jej popełnić apoptozę, czyli harakiri. I w tym układzie najpopularniejszym językiem to są jednak cytokiny, oprócz tych kontaktów międzykomórkowych i stąd my jesteśmy w stanie fałszować tę korespondencję i używać te cytokiny, które popularnie się wtedy nazywa czynnikami wzrostowymi, żeby wpływać na tempo proliferacji i sposób różnicowania komórek. Dziękuję. No więc chyba na tym musimy zakończyć naszą debatę. Ja oczywiście zapraszam zawsze wszystkich na różne do brania udziału w różnych wykładach, które są organizowane na Wydziale Biologii, na którym pracujemy razem z Markiem Maleszewskim. Najbliższa to będzie grudniowa noc biologów i bardzo ostatnia noc biologów bodajże była 13 grudnia. Nie wiem, czy było to celowe, ale być może w tym roku też 13 grudnia zorganizujemy noc biologów. Też będzie wtedy dużo wykładów, dużo zajęć praktycznych i zachęcamy. Nie wiem, jak aktywne jest Centrum Zdrowia Dziecka i Onkologia w nocy, noc onkologa? Państwo są 24 godziny na dobę czynni, my nie. My raz na jakiś czas robimy sobie taką noc. Bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo. Ufam, że coś Państwu przekazaliśmy ciekawego. Jeżeli nie, to przepraszamy. Jeżeli tak, to bardzo nam miło. Dziękujemy.